Witam wszystkich na kanale Kings of Chess na codziennym podsumowaniu rundy Tata Steel Masters z udziałem Jana Krzysztofa Dudy oraz Radosława Wójtaszka. Dzisiejsza szachowa Polska żyła tylko jednym pojedynkiem, mianowicie Wójtaszka Radosława z Janem Krzysztofem Dudą. I od tej partii sobie dzisiaj rozpoczniemy dzisiejszą analizę turnieju. Radek zdecydował się zagrać w pierwszym posunięciu d4, skoczek f6, c4, e6, skoczek f6, d5 i skoczek c3. No tu jest taka, tu ma teraz Janek opcję albo zagrać jakiegoś tarasza, semitarasza, albo obronę hetmańską. Zdecydował się na tego tarasza. Witam wszystkich na Chess TV, na Twitchu. Przypominam, że oglądacie kanał Kings of Chess, codzienne podsumowanie rundy Tata Steel Masters z udziałem Jana Krzysztofa Dudy i Radosława Wójtaszka. No i akurat jesteśmy przy partii Radka z Jankiem. Jeszcze może dodam, że dzisiaj też ze mną będzie gość, będzie to Piotrek Brodowski. Niestety na razie ma lekcję i do nas dołączy za, myślę, że 15-20 minut. W tym czasie mam zamiar właśnie przeanalizować dla Państwa tą partię. No, z dużej chmury mały deszcz, chciałoby się powiedzieć. Niestety trochę tutaj spoileruję, może dużo w tej partii tak naprawdę się dzisiaj nie działo, ale może przejdziemy do tej partii i podczas tego pojedynku więcej będę mówił na ten temat. Skoczek d5 to jest ciekawy ruch. Janek tutaj przechodzi tak naprawdę do takiej obrony Grunfelda, z tym, że teraz posunięcie e6 jest wtrącone. No tutaj standardowym posunięciem w tej pozycji jest po prostu ed zamiast skoczek d5. Posunięcie skoczek d5 tutaj wymusza właśnie wariant z e4. I po zabiciu na c3 białe sobie odbija bc. No Janek decydując się na ten wariant na pewno był doskonale przygotowany. I myślę, że w pokoju przed rundą wszystko to stało i wiedział, co tutaj się gra. CD4. Goniec B4, goniec D2. Takie typowe wysuszenie pozycji. Białe stanie tutaj raczej troszeczkę lepiej, ale nie będą miały wielkiej przewagi. Roszada B6. Wieża AD1. Tutaj ruch bardzo logiczny. Wspieramy tego pionka na d4 i w przyszłości będziemy chcieli zagrać jakieś d5. Tutaj jeszcze jest taki motyw, że Radek na pewno będzie chciał ustawić hetmana na f4, zwalniając właśnie linię dla tej wieży, co na pewno jest bardzo, bardzo ciekawym pomysłem. Tutaj mam pytanie na czacie, kto wygrał? No, jak wspomniałem na początku, długo raczej tej partii nie będziemy omawiać. Zresztą też mam takie pytanie do Was, bo przeglądałem wszystkie inne partie i takimi moimi typami by były partie Carsena, Magnusa Carsena z Donchenko Aleksandrem i jeszcze partia Antonio Giharo z Tari Arianem. No tam moim zdaniem działo się najwięcej i te partie też byśmy przeanalizowali. Jeżeli macie też takie zdanie, no to dajcie mi znać na czacie. Przypominam widzom Chess TV, oglądacie kanał Kings of Chess, podsumowanie codzienne rundy
Tata Steel Master z udziałem Jana Krzysztofa Dudy i Radosława Wojtaszka. Wrócimy sobie do partii goniec B7. No i właśnie, tak jak mówiłem, hetman F4 zagrał Radek. I hetman F6, to jest ciekawe posunięcie. Janek tutaj forsuje wymiany, nie boi się końcówki ze zdublowanymi pionkami po hetman F6, GF. Te pionki niby tutaj wyglądają słabo, ale myślę, że Radek tak naprawdę nie będzie miał tutaj większych możliwości, żeby wygrać tą pozycję. Często właśnie tutaj powstanie ten izolak, wymieniając pionki E, oraz Janek będzie tutaj jakoś starał się uzyskać przewagę na skrzydle hetmańskim. Ocena tej pozycji jest tutaj raczej równa. No, ciekawy plan Janka. Janek tutaj raczej nie szuka jakichś motywów taktycznych, ostrych pozycji. No, zresztą z Radosławem Wojtaszkiem ciężko takie warianty też grać. Bardziej Radek, jeżeli już gra ostre warianty, to raczej kolorem czarnym. Radek nie zdecydował się na wymianę hetmanów. No, tutaj jeszcze chce zachować jakieś szanse na uzyskanie przewagi w tej pozycji. Hetman G4. Wieża FD8, całkiem logiczny ruch. To jest po prostu wzmocnienie pozycji. Wieża tutaj idzie na tą półotwartą linię D, pewnie wieżą drugą na C8. Janek będzie chciał przyjść, wywrzeć presję na tego gońca. No i jakoś profilaktycznie bronić się przed jakimiś ruchami typu D5. Witam wszystkich na czacie. No, przypomnę jeszcze, jeżeli wam się podoba ta analiza, tego typu analizy, którą tutaj robimy na naszym kanale, łapki w górę, będzie nam bardzo miło z tego powodu. No, Radek decyduje się grać tutaj jednak D5. Janek wymienia sobie spokojnie goniec D5. No, goniec D5 stoi tutaj bardzo dobrze. Związuje tutaj skoczka z gońcem, patrzy tutaj jakoś w przyszłości na punkt F7, jest to no najlepsze pole dla tego gońca tak naprawdę i Janek będzie musiał tutaj jakoś próbować zneutralizować gońca. Myślę, że skoczek A5 tutaj będzie odpowiednie. Skoczek A5 i wymuszając właśnie tą wymianę tych gońców, tego słabszego gońca za tego super białego gońca. Jeżeli Janek by nie zrobił takiego ruchu, no jeszcze może zagrać skoczek E5 chyba tutaj z takim tempem i po skoczek E5 goniec D5, o ile to się zgadza, ale tutaj goniec D5, tak, wieża D5, wieża D5, ED5. I na końcu jest hetman E5, może to przestawię na szachownicy. Ale zobaczę, czy tak nie było w partii. Bo tak, chyba tak. Tak było w partii. Skoczek E5, nie trzeba nawet tego przestawiać. Skoczek E5, goniec D5, właśnie idzie ten wariant, który pokazałem wcześniej. Wieża D5, wieża D5, ED5 i hetman E5. No, tutaj chłopaki bardzo wysuszyli tą pozycję. No i pozycja jest zupełnie równa. Myślę, że tutaj nic wielkiego się w tej partii już nie zdarzy. Chwileczkę. Ze mną jest tutaj Piotrek Brodowski. Cześć Piotrek, już cię tutaj... Może kamerkę byś włączył? Okej. Okay. Czy możecie mi dać znać na czacie, czy Piotrka tutaj słychać dobrze?
Cześć, jestem i czy mnie dobrze widać, i czy mnie dobrze słychać? Cześć, Cześć Darku. Piotrek, tutaj czekam na info, na czacie. Jeżeli słychać Piotrka dobrze, dajcie łapki w górę. Jest wszystko? Ja w ogóle dzisiaj, Darku, jak na szpilkach siedzę, powiem ci szczerze, dla Państwa. Dzisiaj tak na czarno, można powiedzieć. Nie wiem, czy mam coś zmienić, ale kupiłem sobie takie tło z tyłu. Nie wiem, czy widzisz. No widzę, widzę. Żeby nie było tam widać obramowania i wszystko jest na szpilkach. Ja myślałem, że gdzieś na dworze siedzisz na początku, nie? Jest ci tak zimno. Nie, jestem stary, profesjonalista ze mnie. Kupiłem takie tło, zamontowałem te stelaże, czy jak to nazwać, ale ja się boję, że jak teraz gdzieś się potknę i dzisiaj może być niezły sajgon na tym naszych podsumowaniu, bo to może mi się wszystko rozwalić. I wiesz, i będzie masakra, także będę uważał, będę starał ci się oczywiście pomóc. I jak coś będzie się działo, jakieś dziwne rzeczy, no to bardzo Państwa przepraszam. Nie, myślę, że nie będzie tutaj problemu. Piotrek, będziesz siedział tam chyba na miejscu, nigdzie nie będziesz musiał się ruszać. Zresztą tutaj zacząłem analizować partię Janka Dudy z Radkiem Wojtaszkiem. Pewnie oglądałeś ją, pewnie znasz. Tak, oglądałem i w ogóle jest tak, są takie, wiesz co, bo ta pozycja jest teraz mocno popularna, ten semitarasz, wiesz? Przez tą kontynuację na początku w debiucie, ponieważ teraz często właśnie unikają jakieś takie, tak się kiwają. I dla chętnych, którzy chcieliby bardziej zaznajomić się z tą pozycją, z tym debiutem, były takie dwie partie klasyczne, uważam, akurat w tym ustawieniu. Pierwszą partią była partia Pułgajewski-Tal, gdzie nastąpiło takie przełomowe posunięcie D5-E5. Bardzo podobnie tak jak w pierwszej rundzie Carson z Firuozją takie poświęcenie pionka zrobił. Następnie D5-E5 poświęcenie. Tymi pionkami w tej strukturze i takie właśnie typowa partia. A drugą partią, którą ja kojarzę, była partia Spassky-Petrosyan w meczu o Mistrzostwo Świata. Te partie były rozgrywane chyba w 63, a w 69 roku i są takimi klasycznymi partiami w tym debiucie i jestem pewien, że zarówno Janek, jak i Radek tę partię znali, no ale na końcu wszystko tak wynikło, po prostu remis. Wiesz co, no ja myślę, że jednak bazowali na jakichś nowszych partiach. No Janek... A to jest klasyka. Bardziej, wiesz. Ja mówię, że ktoś chce znajomić się, to jak najbardziej... No jasne, ale tak jest właśnie w szachach, że wiesz, te stare idee sprzed kilku nawet dziesięciu, kilkunastu lat właśnie często wchodzą w modę, właśnie w jakiś repertuar nowy i też są stosowane na nowo. No dobra, ale może sobie wrócimy, bo tutaj zaraz tak naprawdę się ta partia skończy. Tutaj nastąpiło jeszcze hetman E8, hetman C7 i tak. I z tego co pamiętam sobie tutaj chłopaki chodzili damkami. No i Janek w końcu tutaj wymusił remis. No tak jak wcześniej wspomniałem, z dużej chmury mały deszcz, no ostrzyliśmy sobie ząbki na pewno na ten pojedynek, przynajmniej ja, no ale z drugiej strony no to jest takie spodziewane też zakończenie tej partii. Gra dwóch Polaków, Radek chyba z tego co kojarzę ma ostatnie trzy partie przegrane z Jankiem, więc tutaj z remisu na pewno byłby zadowolony, no a Janek po prostu gra kolorem czarnym, no i z Radkiem jest na pewno bardzo ciężko czarnymi wygrać, dlatego też myślę, że nie miałby tutaj nic przeciwko, gdyby zremisował tą partię i też tak się stało. Tutaj jeszcze pytałem na początku, jakbyście mogli napisać, którą partię byście chcieli zobaczyć, bo fajne motywy się działy w partii Antonio Guijarro z Tari Arianem. No tam takie babole na koniec partii, w końcówce poszły dwa. Raz, że właśnie Tari Arian zrobił przegrywające posunięcie w remisowej, albo nie, na odwrót, Antonio Guijarro zrobił przegrywające i później automatycznie zrobił remisowe posunięcie Arian Tari. Tą partię właśnie bym tutaj zobaczył. Z miłą chęcią też tutaj posłucham, postaram się też dopowiedzieć jakieś niektóre te elementy w pozycji. No dobra, no to może sobie obejrzymy partię. Proponowałbym obejrzeć partię najpierw może Antonio Guijarro z Tari Arianem.
Tam była obrona berlińska. Antonio Giharo białymi, Tari Arian czarnym kolorem. Przypominam widzom Chess TV, jesteście na kanale Kings of Chess, na naszym Twitchowym kanale. Analizujemy właśnie partię z Tata Steel Masters. W tym wypadku jest to partia Antonio Giharo Arian Tari. No i tutaj jakaś Hiszpanka, no wiadomo, teraz wariant berliński jest bardzo w modzie. Ludzie go często stosują. Ja tu w ogóle gram często już Hetman E2 po skoczek F6, żeby ten wariant ominąć. Chociaż. Tak, oczywiście to, żeby uniknąć, żeby nie wchodzić w Berlina, zamiast posunięcia D4 możemy też zagrać wieża E1. Też są takie warianty teoretyczne, prawda? Wtedy gra się skoczek D6, skoczek E5, skoczek E5, wieża E5, goniec E7 i goniec F1 na przykład są odejścia w tych pozycjach. Zamiast D4, tak? Zamiast D4 w ruchu piątym wieża E1 jest troszkę uniknięcie tego Berlina. Chociaż te pozycje też są dość mocno remisowe. Ale ta teoria dość mocno się rozwinęła. Ty, Darku, wspomniałeś, że grasz hetman E2. No tak, Oczywiście bo jest to jeden ze tam gdzie sposobów chcesz uniknąć uniknięcia tych wszystkich wieża ruchów. E1? Mówisz najpierw roszada, tak? Po roszadzie po koń E4 zamiast D4 wieża Aha, no E1 ale od to razu też się nie gra, wiesz? unikasz, tam masz w sumie podobne warianty, takie wysuszające pozycje. No ja chcę w ogóle No, uniknąć no, skoczek no. E4, o może tak, w ten sposób. Spokojnie, też D3 Też możesz mogę grać, grać wiesz? D3, ale bardziej mi się podoba Hetman E2, bo później mam właśnie ruch może z tempem, nie z tempem, Hetman wieża D1, przepraszam, ale może wrócimy tutaj do tej partii. No tutaj nic się nie dzieje, ta pozycja już jest oklepana, że tak powiem. H5, Nakamura też stosuje ten wariant z powodzeniem czarnymi często. Wieża AD1, król E8, skoczek E4, goniec F5, skoczek G5 i wieża. No ogólnie ta teoria w tych całej w berlińskim wariancie jest dość mocno rozwinięta i jeśli chcemy grać partię hiszpańską, oczywiście musimy się liczyć, że takie pozycje powstaną. To jest takie dość charakterystyczny debiut, ponieważ można powiedzieć, że gra środkowa jest od razu, zazwyczaj gra środkowa zajmuje najwięcej elementów, jeśli chodzi o szachy, prawda? To w tym wariancie gry środkowej praktycznie nie ma i od razu pozycja przychodzi do końcówek. Te końcówki są mocno skomplikowane, bym powiedział, ponieważ każde te niedokładności są natychmiast wykorzystywane przez białe czy przez czarne. Dlatego dość często te warianty są unikane w dniu dzisiejszym, prawda? Czy takie przez ciebie Hetman E2, czy też na najsilniejszym poziomie raczej te partie hiszpańskie nie widzimy w tym momencie tak często obrony wariantu berlińskiego, jak powiedzmy, nie wiem, około 5-6 lat temu, gdzie jednak tam wszyscy tłukli i próbowali wykazać jakieś plusy. No teraz, no dość rzadko się to zdarza i dużo częściej białe chyba decydują się na jakieś posunięcia D4 czy C4. Ale E4 oczywiście też widzimy w tym turnieju w wielu partiach jakieś takie zagrywki, nie? Przepraszam, że przerwałem. No Mam tak, nadzieję, że nic się nie stało. jasne, jasne, właśnie tutaj w tych wariantach często powstają końcówki, zresztą tutaj z taką typową strukturą, że te pionki na skrzydle hetmańskim często właśnie tutaj maszerują w stronę przemiany i tutaj biały stara się na skrzydle królewskim te piony awansować. No zresztą tak było w tej partii. Tutaj ruch wieża F8 jest ciekawy. Może tutaj powiem, jaka jest idea tego posunięcia. Idea jest taka, że czarny chce zabić na C2 i po jakiejś wieża D4, goniec G5, goniec G5. Mieć w pewnym momencie posunięcie F6, żeby nie było tutaj jakichś motywów matowych na D8. I to jest główna idea tego posunięcia. No to prawda, bo tam inaczej jakieś te wieże tam chciały się dublować na linii D i tam dać macika na D8, prawda? Więc faktycznie wieża F8 z ideą F6 jest chyba jedną z takich idei, które może tutaj zastosować, Tak. który gracz No właśnie czarnej tutaj widzi. wiesz, wieża D4 gra od razu
biały wymusza bicie na g5 i teraz byśmy chcieli zagrać wieża d1 najchętniej, no z taką bardzo nieprzyjemną groźbą wieża d8 mat. No i tutaj właśnie Ariantari ma właśnie to posunięcie f6, bicie, goniec h4 i król f7. Tak jak wcześniej powiedziałeś, końcówka niby z różnopolakami, ale tutaj na pewno będzie się działo. Te pionki tutaj są bardzo słabe. Czarny będzie starał się wziąć na pewno pionka na c2 i ruszyć swoimi pionkami na skrzydle hetmańskim. I na pewno nie można powiedzieć, że tutaj jest pozycja blisko remisu. Tutaj jest gra i będą panowie jeszcze długo grali tą partię. Taka kąśliwa jest, nie? Łatwo gdzieś się pomylić w obydwie strony, ponieważ jeśli tam zagramy jakieś parę niedokładności, no to każda ze stron jest zainteresowana do przejęcia tak, inicjatywy w danym dużo, wariacie. Dużo liczenia będzie na pewno w tej pozycji. Wieża E1, goniec C2. No widzisz, już tutaj czarny ma pionka więcej. Czarny ma pionka więcej, ale ten pion na F6 tutaj jest bardzo słaby. Nie będzie go w stanie raczej Tari Arian obronić. Chociaż goniec F5 jeszcze go utrzymuje. Strasznie, strasznie aktywny jest tutaj biały. Goniec B1. Wieża G3. Król H. Na pewno to była właśnie próba odciągnięcia tego króla, prawda? Od obrony tego pionka. No inną pewną możliwością pewnie było wejścia wieżą na siódemkę, a tam zawsze czarne się broniły po prostu tą wieżą chyba z A8, szły na C8, broniły tego pionka na siódemkę, więc chyba plan wybrany przez tutaj białe, próba wyrzucenia tego króla na linię bandową chyba była taką optymalną decyzją. No tak, ale biały już próbował tam na siódemce coś zrobić, jednak z tego zrezygnował i wybrał ten plan. Wieża G5, tutaj zobacz, jeszcze pionek na H5 od razu spadnie. No tutaj na pewno spadnie też pionek na A2 i będą takie trzy wolniaki. No na pewno byśmy woleli to grać białym kolorem, prawda? Zgodzisz się ze mną? No na pewno jest dużo przyjemniej grać tutaj białymi. No łatwiej gdzieś tam szachy, łatwiej się gdzieś pomylić, prawda? Czarnymi gdzieś jakieś niedoskonałości posunieć. I groźby matowe nawet mogły się pojawić, te czarne pola i ten goniec czarnopolowy daje tutaj pewne szanse na zwycięstwo, prawda? No tak. Goniec E5. Tutaj chyba chcemy wymieniać materiał białymi, nie? Chcemy na pewno wymienić po wieży i zająć się tym pionkiem H5. To będzie dla nas najbardziej korzystne. Umiejętnie wymieniać te figury chcemy. Nie słyszałem. No nie sztuka jest wymienić, że umiejętnie te figury chcemy wymieniać, to wiesz, trzeba być w odpowiednim momencie daną figurę wymienić i na pewno po jednej parze wiesz, zawsze jest dobrym rozwiązaniem, nie? Żeby tam się pozbyć w takich pozycjach. Jak tylko po jednej wieży przeciwnicy mają, wtedy łatwiej się atakuje i gdzieś tam wytwarza się jakieś tutaj możliwości zagrożenia. No tak. Wieża F7. F4. Tylko czy my tego pionka tutaj skubniemy? Zobacz, tutaj zaraz sobie zabiję Ariantari na A2. I pytanie, czy... Ale my się nie boimy, bo wiesz, zbijesz na A2, może jakieś G4, u mnie pojawią się możliwości. Ja tam już widzę Darek Mata, zobacz, G4, wiesz, dam ci szacha na H5, F5 zagram pionkiem. No i tam cię złapię. Takiego Mata byś chciał dać, no tak, no. Da, no czemu nie? Dlatego białe tutaj mają lepszą pozycję i to czarne muszą uważać i teraz takie beznamiętne wzięcie tego pionka na A2 może tutaj prowadzić ich do przegranej pozycji. Zgadza się. No H4 właśnie chyba jest przeciwko temu ruchowi G4, nie? Bo to rzeczywiście byłoby już bardzo niebezpieczne, gdyby białe doszły tutaj do G4. Chociaż wiesz, F5 też nie mogę zagrać od razu, bo wisi mi wieża na G5.
Ale jednak Arian Tari zdecydował się oddać tego piona. Znaczy mówię oddać, bo ten pion już stojąc tutaj na czarnym polu, kiedy jest czarnopolowy goniec, jest po prostu, no można go ściągnąć w szachownicy, prawda? Coś w tym jest. Właśnie, i wieża G4, król H5 jeszcze, goniec G7. Wieża F5. Goniec C3, goniec A2, goniec E1. No już tutaj bierzemy pionka na H4. No pozycja powinna być wygrana. Wygrana białych powinna być. Trzeba tutaj zrobić kilka dokładnych posunięć na pewno, ale zobacz, tutaj sobie wrócimy na E5 teraz. Pobronimy tego pionka, uwolnimy wieżę i pojedziemy G4. Ten pionek z B2 jednak trochę spowolni marsz tymi pionami, prawda? Spowolni ten marsz. No tak, bo tam są trzy wolniaki na skrzydle królewskim, a u czarnych nie ma jeszcze ani jednego. No tak, nie ma ani jednego i jest ten goniec czarnopolowy, który też ładnie tutaj będzie trzymał te pionki. No właśnie, ale z drugiej strony też jednak są te różnobarwne gońce, więc na pewno to ułatwia czarnemu czasami próbę gry na remis, prawda? Po prostu wyblokowanie go na po białych polach. No tak, tylko że gdzie tutaj będziesz chciał wyblokować mnie po białych polach? Ja zagram G4 i F5 i po białych polach mnie tutaj nie wyblokujesz nigdzie. A ja cię raczej tutaj właśnie na C3, na A3 będę mógł wyblokować. No prawdopodobnie masz rację, no ale no, coś z czarnymi trzeba grać i szukać jakichś sztuczek. A jedna z takich opcji, kiedy pograsz niedokładniej i uda mi się w odpowiedni sposób wymienić figury, może być tutaj czymś korzystnym rozwiązaniem dla mnie. No dobra, jak dalej było w partii? Tutaj widzę, że pochodzili. No A4 troszkę, tak? Tutaj Arian Tari chce sobie tutaj wyrobić jakiegoś wolniaka w końcu, goniec E5. No bronimy tego pionka z planem, wiadomo, G4 i tutaj chcemy jeszcze uwolnić tą wieżę. B5. No tutaj innej opcji nie ma, musimy coś czarnymi tutaj robić. Wieża H8, B4, wieża B8, wymuszamy C5. I tutaj takie posunięcie nastąpiło, wieża B5. No nie wiem, nie rozumiem za bardzo tego posunięcia, nie wiem o co tutaj chodziło. Ale takim logicznym właśnie posunięciem w tej pozycji wydaje mi się G4 albo król F2. Król E2 raczej bym tutaj na takie posunięcie się zdecydował. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj chyba nie do końca zawodnik grający białym przewidział ideę czarnego, ponieważ Tari Arian przygotował jednak to poświęcenie jakości, które później się okazało i następnie marsz tych pionków. Możliwe, że faktycznie król F2 o tyle jest praktycznym posunięciem, że no, jest taka jedna z zasad w końcówce, która zawsze powinna obowiązywać u każdego zawodnika, ponieważ końcówki rządzą się swoimi prawami. I w końcówce nie dość, że nie śpieszymy się w tym sensie, że nasze plany realizujemy bardzo dokładnie i nie staramy dopiąć do przeciwnika do kontry, ale najważniejszym zadaniem zawsze osoby grającej w końcówce jest aktywizacja króla, ponieważ król odgrywa wtedy decydujące znaczenie. Jest nawet taki temat szachowy, że król przede wszystkim w końcówkach i właśnie król F2 z zamiarem centralizacji tego króla i postawienie go na E3 i ten król na E3 nie dość, że chroni to skrzydło królewskie w jakiś sposób, to znaczy pomaga skrzydłowi królewskim i tym pionkom, to jednocześnie w odpowiednim momencie zawsze zdąży przejść na te skrzydło hetmańskie, prawda? Bo z pola E3 tam na D2, C1 już wszystko chroni. Więc faktycznie król F2 i następnie później jakieś możliwości związane z atakiem na te pionki powinny dać białemu szansę na zwycięstwo. Tutaj wydaje się, że wieża B5, białe myślały po prostu, że skupną pionki kolejne, ale nie doceniły bardzo fajnej możliwości taktycznej związanej z poświęceniem tej jakości przez zawodnika z Norwegii i no, tym chyba wybranie całą partię i jednak typu punktu, które w takim turnieju zawsze jest bezcenne. I w skrócie tak, zgadzam się z tobą, król F2 powinno tu być najlepszym posunięciem, nie? Jednak ta pozycja tego króla w końcówce zawsze o tym powinniśmy pamiętać. Całkiem takie rozsądne by było i takie praktyczne, nie? Podejście do sprawy. Ale to wiadomo, to wszystko jest kwestia jakichś paru sekund.
policzenia wariantów dość ciężko takie się gra. Chociaż z drugiej strony wiesz, to było już 39 posunięcie, wystarczyło troszeczkę dokładniej pograć i już niedaleko by był do wzięcia całą garścią punktów. No tak. Tutaj nic bym więcej. Nic ująć, nic dodać, tak? Także no, ta końcówka jest naprawdę bardzo ciekawa i dość mocno nietypowa, bo rzadko widzi się, kiedy u zawodników właśnie jest taka wielka ilość pionków po dwóch stronach szachownicy, nie? Okej. Okay. A ja mam do was takie pytanie, czy teraz słychać Piotrka? Teraz było go słychać dobrze? A co, miałem jakieś problemy? Ja też nie zauważyłem. Okej, okay, bierze B5. Jesteś Piotrek? No jestem. Aha, faktycznie co ludzie piszą, że coś tam. Nie, no jesteś? Problem. Jesteś, tak? No jestem. Okej. Okay. Cały i zdrowy. Dobra, wróćmy może do partii B3. Wieża C5. Wieża E5. Wieża E5, no to jakieś dymy. Właśnie tutaj. No tutaj już czarne. To znaczy białe musiały oddać tą figurę tego gońca za te trzy piony i tu właśnie powstanie bardzo ciekawa pozycja. No z obustronnymi szansami, jak się okaże. A właśnie i tutaj właśnie nie zrozumiałem raczej tego posunięcia król F2. Wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ja bym po prostu zagrał A4 po to, żeby już tego pionka mieć wyżej na A5. No a właśnie po król F2 tutaj po goniec C2 ten goniec będzie tutaj kontrolował tego pionka na A3. Chodzi o to, że im wyżej ten pionek będzie, tym lepiej dla białego. Dlatego na pewno zacząłbym od takiego posunięcia jak A4 tej pozycji. A to dziwne, powiem ci szczerze, takie rozwiązanie. Tak. Ale dziwne A4 tak, czy król F2? Tak. A4 się złamał. Wiesz co, przede wszystkim dziwię się, że on te posunięcie króla F2 zagrał 2 minuty tak naprawdę, wiesz? I tu jest raczej taka pozycja na świadomość tego, co my chcemy uzyskać, jaką tą pozycję chcemy dostać. No problem może być taki, że zmieniła się diametralnie ustawienie pozycji. W ciągu ostatnich 4 posunięć zmieniło się z takiej wieżówki na taką dość mocno niezbalansowaną pozycję figur. Wydaje mi się, że król F2 jest przeciwdziała temu, że po prostu nie chciał, żeby tego pionek przeciwnika został podciągnięty dość mocno, ale wydaje mi się, że tak doświadczony zawodnik jak grający białymi powinien troszkę poświęcić więcej czasu i przeanalizować takie możliwości A4 i gdzie ten pionek powinien być bardziej ustawiony, troszkę wyżej, czy jak powiedziałeś, na A5 czy na A3. Możliwe, że faktycznie jest w stanie odegrać kluczową rolę w tej pozycji. No i powinien troszkę bardziej być świadomy tej sytuacji na szachownicy, lecz to łatwo się mówi z domowego zakątka, zacisza, kiedy wszystko jest spokojne, a tam przy szachownicy jednak ta burza mózgów jest na dużo bardziej intensywniejszym poziomie i czasami po prostu łatwo gdzieś tam przeoczyć, nie docenić niektóre warianty, także A4 faktycznie wydawało się silniejsze. No tak, takie jest też moje zdanie. Zaraz tutaj właśnie są prośby, żebym mógł założyć słuchawki. Poczekaj chwilę, Piotrek, ja zaraz wracam. Dobra, Darek poszedł, a ja zostałem samemu. No więc tak. Ja myślę, że się cały czas z tyłu wszystko giba, ten stelaż. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów, że nic mi się tutaj nie rozwali. To będzie numer wtedy. Chciałbym tego raczej uniknąć. Co nam, Piotrek, mówiłeś? Opowiadałem cię. Nie no, w ogóle tak. Mówiłeś, że szybko, w ogóle szybko wykonał ten ruch skoczek, to znaczy król F2, nie? Tutaj trzeba byłoby się zastanowić, czy w ogóle łapiemy tego pionka C, czy nie?
No tak, no to był właśnie taki myk, nie? Który trzeba teraz jest zastanowić się i poświęcić ileś tam sekund w takiej pozycji, nie? Minut powiedział, sekund to poświęcił, on minut na zrozumienie tego, co tam się dzieje. Nie tak łatwo taką pozycję grać, dużo do liczenia wariantów, dużo do liczenia, a nie wiadomo co liczyć w tej pozycji, no bo jednak to jest sytuacja, gdzie musimy biegać daleko w przyszłość, a to jest dość skomplikowana sytuacja, ponieważ pionków jest dużo, no łatwo się pomylić w obliczeniach i nie zauważyć niektórych możliwości, które się mogą pojawić w danej sytuacji. No dobra, to idźmy sobie może dalej. Król F2. Goniec C2. G4. G4. C5, król E3. Król F6, król D2. No tutaj jest remis, obiektywnie rzecz biorąc, nie? W tej pozycji. Tutaj raczej nic się nie da zrobić. Ale właśnie tutaj F5. Zaraz nastąpiło zdziwienie. Co? Zaraz tam nastąpiło zdziwienie. Nie, no właśnie, właśnie w tym momencie po król F4. Po król F4 oczywiście należało tutaj odejść król F2, to znaczy król D2 i tutaj sobie chodzić przy tym pionku, żeby nie dopuścić czarnego do posunięcia C3. Nastąpiło król F4, C3, które wygrywa zresztą, no i po G5, król F7, król E3. Tari Arian zagrał od ręki posunięcie C2, które remisuje po król D2. Ja wiem, goniec B5 z tego co widzę, tak? Powinien zrobić i taką małą twierdzę ustawia. Ponieważ po A4 goniec A6 odchodzi, prawda? I trzyma diagonale F1, F1 A6. To jest takie dość interesujące zagranie, ponieważ to białe są w takim małym twangu, prawda? Ponieważ w pewnym momencie tym królem będziemy musieli zagrać. A nie mamy no tak, goniec G5 i dobrze, same... jak powiedziałeś, jest cucwang. Po A4, może tutaj przestawię, po A4 jest goniec A6, zagram jakieś A5 i sobie chodzimy goniec B5. Po H5 trzeba tylko zagrać, mi się wydaje, goniec król G7 wtedy, tak? Tak przecież nie, tutaj goniec F1 w ogóle jest, nie, goniec A6. No A5, chodzimy gońcem na tej diagonali. Nie, król G7 właśnie tu jest, albo król. Król G7 trzeba zagrać, żeby po H5 tam trzymać te pionki, wiesz? Bo one tak, właśnie i H5 jest. No teraz chodzimy sobie tutaj gońcem, goniec C4, po H6 idziemy sobie po prostu królem na H7, czy na H7, no i po... Po F6, król, F6, G6, król G6. I tutaj tak, i taki blokujemy te pionki. Biały będzie je musiał zaraz oddawać po kolei i A6, i F7, i H7. Sobie będziemy je wybijać i w końcu wygramy tą pozycję. To fajny motyw dość. No też właśnie ciekawi mnie to, dlaczego Tari Arian nie zdecydował się na ten wariant. Wiesz co, chyba nie rozkminił tego w czasie partii. Coś tam mu się przewidziało. No nie tak łatwo, nie? Utrzymać koncentrację przez dłuższą część partii, no ale zawodnicy na takim poziomie trzeba wykorzystywać takie rzeczy. No i teraz, Darku, słusznie można stwierdzić, że nawet na tym najwyższym poziomie to jednak szachy to jest gra błędów, prawda? I to zawsze powtarzałem. Szachy powinniśmy grać logiczne posunięcia, nie kombinować, ponieważ prędzej czy później nasz przeciwnik popełni błąd. To jest takie trochę niesympatyczne, ponieważ liczenie na to, że przeciwnik nasz się pomyli, ale widzimy nawet, że na tym najwyższym poziomie zdarza się tu u zawodników no jednak z czołówki światowej, więc czemu ma się nie zdarzyć nam, zwykłym szaraczkom, gdzie mierzą się w jakichś tam, wiesz, w turniejach mniej wartościowych, po prostu grać spokojne ruchy i prędzej czy później ta nasza cierpliwość powinna zostać wynagrodzona, ponieważ przeciwnik powinien nas
pomylić się, nie? Gorzej, jak my się pomylimy, to wtedy, wiesz, możemy sobie pluć w brodę, ale jak przeciwnik się pomyli, to ale wiesz, co, wiesz, co jest dziwne w tej partii właśnie, że te dwa ruchy teraz, i król F4, i C2, te dwa błędy, no, no, chłopaki mają, wiesz, średni ranking 2650 i od ręki zrobili te błędy, nie? To jest właśnie ciekawe, że na takim poziomie też można robić takie, takie błędy. Zresztą w ogóle mnie zastanawia, dlaczego od ręki zagrał Tari Arjan, mając dużo czasu jeszcze, nie? A wiesz co, bo to jest ciężko, się, ciężko zmienić nastawienie, że całą partię tak się bronisz jednak. Zauważ, że broniłeś się od 15 posunięcia i nagle w pewnym momencie masz jeden motyw na złapanie tego, tego momentu, żeby przechwycić tą pozycję. No i nagle głupiejesz, szalejesz i nie do końca jesteś w stanie to zauważyć. Także też jest te motywy, nastawienie się z, właśnie z tego pozycji, że wiesz, nie masz groszą na... Na jeden motyw, gdzie możesz wykorzystać tę swoją szansę. To jest, wiesz, jak, łapa, jak złapał los na loterii i go nie wykorzystał. No tak, masz rację. Zobaczył po prostu, że po C2 remisuje od razu i sobie po prostu to posunięcie zagrał. Tutaj masz rację. No dobra, zobaczymy sobie jeszcze król D2 i tutaj, tutaj już nic wielkiego się nie działo. Musieli sobie tutaj powtarzać te posunięcia. Ani biały, ani czarny nie może zrobić tutaj żadnego progresu. I teraz myślałem, że sobie zobaczymy partię Carsena z Donchenko. Na zakończenie jeszcze bym tutaj powiedział, że Firuzia zremisował z Van Forestem, Girjanić zremisował z Pentalą Hare Krishną, Caruana z Essipienko zremisował białymi i Grandelius wygrał z Vachier białym kolorem, tam w takim Najdorfie, no jak w jakichś analizach na pewno, nie wiem czy widziałeś, może... Powiem ci Darek taką historię, że ja ostatnio grałem z Donchenko, ponieważ Donchenko grał w Krakowie, na turnieju w Krakowie. Grałem z nim białymi, niestety przegrałem, ale duża szansa jest, że Magnus Carlsen, przygotowując się do tej partii dzisiaj, przeglądał tam, co tam zawodnik grający z Głogowa, skromny chłopak z Głogowa zaprezentował w tej partii i mógł wykorzystać różnego rodzaju tam pomysły zastosowane w czasie partii przeze mnie. Nie zrobił tego, nie wiem dlaczego, ale mógł się tam, wiesz... Tak, broda, bo ty grałeś z Dunczenko teraz w Krakowie. Tak, i też grałem cały miesiąc temu. Także szansa jest, że Magnus przeglądał partię i mógł podglądać niektóre motywy. I co zagrałeś w pierwszym posunięciu? Ale nie wykorzystałem. D4, także chyba szybko zrezygnował z mojej idei, bo już w pierwszym posunięciu uznał, że jednak będzie lepiej. E4, może tylko pokażę ten wariant, ten bardzo ostry. No ja tutaj po F4 właśnie Hetman B6 to jest no, najostrzejszy chyba wariant w tym Najdorfie, jaki istnieje. Ja tutaj gram skoczek BD7 sobie spokojnie, później Hetman C7, goniec E7. No a tutaj trzeba znać bardzo dobrze teorię, żeby się utrzymać czarnymi, ale właśnie... Ale to pokazałeś tak? Partię... A, bo ja myślałem, że ty pokazujesz partię Carsena z Donchenko. Nie, ja chciałem tylko Grandeliusa, jak wygrał szybko z Vachier. No z Vachier, okay. Który jest bardzo taki wariant... obryty w wariantach teoretycznych, prawda? No jest w ogóle specjalistą, jeśli chodzi o Najdorfa, ponieważ no, jest to, wszyscy to wiedzą, że Vachier la Graf tylko na E4 zawsze gra Najdorfa, a na D4 najczęściej gra chyba Grunfelda. Może tam nie chcę mówić, że zawsze, bo to jeszcze tak nie będzie i się pomylę, później będą mnie wytykali palcami. Ale to jest wariant zatrutego pionka. I jeśli chodzi o teorię, moja znajomość teorii w tych wariantach jest znikoma. Wiem tylko, że tutaj analizy sięgają naprawdę dalekich posunięć, tam 30 czy do 30. Nie zdziwiłbym się, jak tam do 30 ruchu, tam jest jakaś, są warianty teoretyczne oczywiście na tym najwyższym poziomie. U mnie ta teoria się kończy po 5, max po 5, także to widzimy różnicę, jeśli chodzi o świadomość. Tak, nasza teoria już się tutaj kończy w tym momencie, zresztą to dlatego, że nie gramy tego wariantu, ani Piotrek, ani ja, ale rzeczywiście, jak powiedziałeś, w tym wariancie tutaj teoria, no nawet może być do 30 posunięcia i nie zdziwiłbym się, gdyby wasz się znał tutaj dużo takich wariantów, takich długich. Tutaj widzę, że 187 na YouTubie nas ogląda osób. Jeżeli wam się podoba ta transmisja, takie analizy
z turnieju Tata Steel. Prosimy o łapki w górę. Widzom Chess TV na Twitchu przypominam, że jesteście na kanale Kings of Chess na analizie codziennej turnieju Tata Steel Masters. No tutaj nie będziemy raczej wnikać w tą teorię, tylko pokażemy, jaka ta partia miała mniej więcej przebieg. No z tym pionkiem są tutaj duże kłopoty. No i właśnie, tutaj pionek zginął na e6, goniec b3, wieża c8, roszada, wieża b3. Hetman C5, tutaj jeszcze się wszystko trzyma, goniec E3, hetman C4, wieża F4, a ja tu teraz widzę, że no, grają pierwszą linią po prostu, pierwszą linią jaką jest, więc zobacz, tutaj jest już 19 posunięcie i tu jest błąd pierwszy, hetman E6, po hetman E6 zresztą nastąpiło w partii wieża B7, i po roszadzie H3 po prostu i czarny jest tutaj w mocnej defensywie, jest po prostu bez piona. I nie wiem, szczerze powiedziawszy, dlaczego właśnie wybrał taki wariant. No to już może sobie tylko przelecimy szybciutko. Może go rozkojarzyły jakieś dziewczyny tam chodzące na sali gry, nie wiadomo. I tam popełnił jakąś gafę. Nie wiem, Piotrek, nie sądzę. Nie sądzę, nie sądzę, tak, Piotrek. Nie. No fajne motywy pewnie pojawiały się po drodze, nie? Jak to zwykle w wariantach obrony, obrony sycylijskiej wariantu Najdorfa, jakieś tam, wiesz, poświęcenia. Widełki i tym podobne. No tak, ale właśnie nie mamy czasu teraz, żeby analizować tą partię, tak, tylko przejedziemy ją szybko, bo jeszcze czeka nas analiza partii Magnusa Carlsena. Tej partii się dokładniej przyjrzymy. O, i tu jakieś ładne motywy na koniec. Oczywiście można bić na F6, ponieważ skoczek F6 i na H7 później. I jakimś tutaj kopytkiem małym się skończyła ta partia. A po prostu wziął sobie następnego piona tutaj po hetman C8, hetman H7 i następny pion na G6 spada. No to jest kompletnie przegrana pozycja. No, kto by się spodziewał, że Grandelius, prawda, ile prowadzi na po 5 rundach? No właśnie, prowadzi i chyba, ile on ma? 3,5, tak? 3,5. No tak, i 3 partie już wygrał, no to jest rzeczywiście niespodziewane. I z Jankiem wygrał, też czarnymi. No, także widzimy, że to nie był to przypadek i no, procentował Szwed. No tak, no tak. Bardzo dobrze bardzo rozpoczął ten turniej. Zobaczymy, czy dalej utrzyma takie tempo. No i przechodzimy do ostatniej partii, do zapowiedzianej, do twojego ostatniego pogromcy, Donchenko. Był to pewnie najwyższy ranking ostatnio, który cię pokonał. Pewnie tak, no co mam ci powiedzieć. E4, tu właśnie też był syt. Ale żądam rewanżu, nie wiadomo czy mnie usłyszę wtedy. To nie chciałeś się zapisać do Tata Steel? Żądam rewanżu. Tutaj też poszedł Najdorfik. Tutaj wydaje się, że pójdą jakieś główne warianty. Na razie wszystko idzie właśnie w stronę tych głównych wariantów, ale tutaj Magnus Carlsen postanowił sobie zagrać taki ruszek jak H3. Ale widać, że Magnus był ofensywnie nastawiony na zwycięstwo w tej partii, ponieważ wiesz co, zazwyczaj ze słabszymi zawodnikami, gdzie czuję, że może mieć jakiś plus, jeśli chodzi o znajomości teoretyczne oraz pozycyjne, to decyduje się na zagranie E4 i wchodzenie w głównych wariantów Najdorfa. Jednak zauważ, że kiedy przychodzi mu się mierzyć, powiedzmy, z zawodnikami z 2700+, to jednak gra bardziej zachowawcze debiuty, typu D4,
C4, prawda? C4 może nie, ale chodzi mi o to bardziej takie strategiczne wchodzi te elementy. Tak jak w pierwszej rundzie grał Firuzi, z Firuzą te semitarasze i tak dalej, nie? Tutaj widać, że uznał, że Donchenko jest taki na... No wiedział, że jest na doczepkę, nie jest do końca pewnie świetnie przygotowany teoretycznie, tak jak pozostali zawodnicy, ponieważ dowiedział się 2 tygodnie przed turniejem, że tutaj zagra. I uznał, że E4 na niego może być i wejście w główne warianty Najdorfa może być dobrym rozwiązaniem na niego, bo to nie jest częste zachowanie u Magnusa, wiesz? Wchodzenie właśnie w główne warianty, także Magnus zdecydowanie chciał tę partię wygrać i tak do końca starał się cisnąć, jednak no nie tak łatwo wygrać z gościem 2600. Nie tak łatwo wygrać z arcymistrzem, wiesz, nie? No tak, tutaj też się zgodzę z tobą, że Magnus, no Magnus raczej nie powinien chyba wchodzić w takie gówniaki z takim zawodnikiem jak Donchenko. Myślę, że siłę gry ma na tyle dużą, że może sobie zagrać jakiś taki bardziej spokojny wariant, oczywiście z szansami na wygraną. No dużo szans na wygraną też tutaj jest, tutaj też jest dużo ciekawych idei właśnie w tym wariancie z H3. Oczywiście tutaj jeszcze powiem, głównym wariantem jest tutaj F3, Hetman D2, długa roszada i tutaj z atakami czarny atakuje na skrzydle hetmańskim, a biały tutaj jedzie G4 i G5 na skrzydle królewskim. Magnus jednak zdecydował się na takie posunięcie jak H3, skoczek C6. To jest też ciekawe posunięcie. Drugą jakąś alternatywą w tych wariantach z Najdorfa jest skoczek BD7. Plan tutaj jest taki, że czarny chce przestawić skoczka na B6 z ewentualnymi motywami D5 oraz zajęciem tego pola na C4 przy wcześniejszym zagraniu albo wieża C8, albo hetman C7. Takie tutaj są mniej więcej plany czarnych. Hetman F3 też ciekawy ruch. Idea po prostu jest, żeby zrobić tutaj roszadę długą. Ta dama tutaj przeszkadzała w tym. Wieża C8. Magnus robi długą roszadę. Donchenko gra skoczek A5. No i właśnie tutaj realizuje ten typowy plan. Tu jest raczej plan skoczek C4 zagrać z tempem na gońca. Tutaj Magnus zagrał ciekawe posunięcie. Zagrał posunięcie goniec G5. Tutaj właśnie jest idea. Są dwie idee tego posunięcia. Pierwszą ideą jest to, że goniec po skoczku C4 tutaj właśnie podchodzi pod to tempo, a drugą ideą jest to, że Magnus chce wybić gońca na F6, skoczka na F6, przepraszam, i po ewentualnym teraz załóżmy goniec E7, goniec F6, Magnus chce zagrać skoczkiem na D5, zająć te takie strategiczne słabe pole w obozie czarnego i odbić tutaj figurą na D5. To jest główna idea posunięcia goniec G5. Goniec E7, goniec F6. Goniec F6, no i skoczek D5, tak też było w partii. I goniec G5 tutaj gra Donchenko. H5. No H5 to jest ciekawe posunięcie, takie trochę osłabiające. No ale z drugiej strony też na tyle typowym w tych pozycjach, żeby troszkę ograniczyć kontry przeciwnika. I wiesz co, chyba po posunięciu H4 samemu może będzie sami chciał planować, wiesz, nie dość, że wiesz, bo H4 czasami, białe czasami H4 w tych pozycjach planowały, żeby tego gońca ograniczyć. I ty za bardzo z tym nie miałeś co z nim zrobić, z tym gońcem, prawda? Teraz na jakieś H4 goniec G4 zawsze mogę zagrać, a ustawienia planów G6, H5 też czasami tak się bituje w tym Najdorfie. Także widzimy, że znajomość różnego rodzaju planów taktycznych w tych pozycji przez czarnego była na dużej wysokości. No bo co? No bo cała idea Magnusa była przejęcie tego pola na D5 i oczywiście to mu się udało. Czarno natomiast zostało pewną aktywność po półotwartej linii C i parę gońców, no i chce te gońce zachować jak najaktywniejsze, prawda? Król raczej może być w centrum, stare tak się źle nie czuje i H5 dziwne, rzadko będzie grany, uważam, przez zawodników niedoświadczonych, ale w wykonaniu arcymistrza 2600+, to jest jak najbardziej przemyślane, uważam, posunięcie i
zgodnie z duchem wariantu No Najdolfa. tak jak powiedziałeś, jest przemyślane i idee są proste. Chcę odejść po h4 na h6 gońcem, zostawić tego gońca na tej diagonali i jeszcze chcę zapobiegać jakimś ruchom typu g4 tutaj, żeby mieć wybicie. No jedynym minusem oczywiście jest, że osłabiamy tym posunięciem czarnego króla i już raczej decydujemy się go do końca partii pozostawić w centrum, jeżeli się hetmany nie wymienią. Magnus gra sobie takie spokojne ruchy, goniec e2. No w zasadzie tutaj nic forsować jeszcze nie musi. Nie wiem z jakim tutaj planem będzie grał, czy jakieś h4 później, czy do g4 jednak. Teraz h4, możliwe, że h4 teraz i goniec g4 wtedy nie wchodzi, nie? H4 i... aha, no tak, no to właśnie może sam Magnus będzie chciał zagrać g4. Albo jakieś zdwojenie po linii D, no nie wiem, jeszcze zobaczymy. Goniec E2 w zasadzie to jest takie posunięcie trochę wyczekujące też, no i rozwijające. H4, bicie na A5, hetman A5, hetman B3, z atakiem na B7, tutaj też bronimy tego skoczka na D5. Hetman C5. Goniec G4. No to jest ciekawe posunięcie. No uważam, że idea taka jest dość sympatyczna. Przede wszystkim chcemy wymienić tego gońca białopolowego u przeciwnika, dzięki czemu łatwiej nam będzie kontrolować pole D5 w przyszłości, ponieważ ten skoczek zawsze tam będzie idealny. No i w tej pozycji grający czarnymi słusznie nie wymienił tego gońca na G4, ponieważ kiedyby to zrobił, stawiłby sobie takiego trupa w pozycji, ponieważ ten nasz skoczek na D5 byłby takim gwoździem. Ja tak zawsze mówię, takie figury, taki gwóźdź, prawda, który dość mocno, wiesz, tak trzyma w ryzach przeciwnika. I tutaj bardzo często czarne właśnie zostawiają tego gońca na E6 do wymiany, ponieważ wtedy, kiedy czarne odbiją pionkiem z F na E6, powodują kontrolę, lepszą kontrolę nad polem D5. Także oczywiste teraz jest to, że wybicie na G4 przez Aleksandra nie byłoby dobrym rozwiązaniem, ponieważ tylko by sobie bidy narobił w tej pozycji. No tak, zresztą w partii też nie zabił na G4. No to strategiczny taki, strategicznie właśnie bardzo zła pozycja. Po goniec G4 jest HG4 i ten skoczek na D5 tu jest po prostu nie do wyrzucenia nigdy. Bardzo prostą grę zresztą mają tutaj białe. Jedynie na co musimy uważać, to na tego pionka. Musimy coś z nim zrobić. Albo zagrać F3. Później jakieś wieża D3, wieża AD1 z planem zdwojenia się i grania też na tego pionka. Donchenko tutaj zagrał hetman C4. To jeszcze jest takie charakterystyczne w tej pozycji, że jeżeli w wariancie Najdorfa mamy te dwa gońce, powinniśmy właśnie dążyć do wymiany hetmanów. To zawsze jest na korzyść koloru czarnego. I tak też gra Donchenko. Goniec E6 nastąpiło. No Magnus psuje strukturę pionową czarnego, ale oddaje to pole D5. Coś za coś. Myślę, że tutaj Donchenko już wyrównał bez problemu i nie ma tutaj czarnym żadnego kłopotu w tej pozycji. Zgodzisz się ze mną? Po części tak, ale zawsze musi być jakieś ale, Darku, wiesz? No uważam, że jak są te dublaki, no ale... Nie jest łatwo, na pewno uważam, że Magnus dalej toczy się tutaj cisnął w tej pozycji, ale faktycznie brakuje tutaj argumentów. Ten goniec też nabiera na znaczeniu, te pionki ok, są słabe, jest więcej wycepek, jest więcej dublaków, ale no, jakość tych figur jest po stronie czarnego i aktywność po stronie czarnego, także faktycznie partia już teraz powrótku zmierza ku takiej równej pozycji, równej końcówce. No tak, skoczek B6. Hetman B3.
Do centrum. Wybił do centrum, jak się uczyło Co do Nowotnego. centrum? Wybił pionkiem. No wybił, A na B. wybił. Tak, no tutaj trzeba było bić pionkiem A. No, pionkiem C to jest raczej zły ruch. Król E7. No z tym pionkiem nie będzie tutaj problemów. Pionka Po trzeba prostu bronić. sobie tutaj wybronimy wieżą i... aha, jakieś motywy skoczek E5 będzie groziło, ale to goniec F6 też mamy. Tutaj ciężko będzie białymi przebijać tą pozycję. Jeszcze F3 wymusić właśnie, żeby osłabić te czarne pola. Żeby ten goniec sobie mógł tutaj spokojnie hasać na F4 i G3. Wieża HD1. Wieża D8. Z tej strony zdecydował się bronić piona na E5. C3. Wieża D7. Król C2. To król zmierza do środka, oczywiście centralizacja wszystkich figur i no nie ma gdzie tutaj przybijać. Zobacz, że nie ma tak naprawdę żadnego korzystnego przełomu pionkowego ani u białych, ani u czarnych, tak? Więc no nie widać konkretniejszego planu gry. Może skakać tymi figurami tam i z powrotem, ale to znaczy właśnie wyczekiwanie błędów tak, przeciwnika. Białe tutaj zawsze blokuje to pole D5. Magnus będzie pewnie jakoś koń A5, B4, król B3. Jakieś takie plany tutaj stosował, no ale to nie powinno przynieść jakiegoś wielkiego skutku. Na pewno. Przypominam wszystkim widzom, że oglądacie analizę partii Magnusa Carlsena z Donchenko Aleksandrem. Jeżeli wam się podobają te analizy, prosimy o łapki w górę. Będzie nam z Piotkiem bardzo miło. Zapraszamy również wszystkich do subskrybowania naszego kanału Kings of Chess. Codziennie o godzinie 20 robimy podsumowanie rundy Tata Steel Masters z udziałem Jana Krzysztofa Dudy i Radosława Wojtaszka. Wieża D8, skoczek A5, no i próbuje Magnus tutaj właśnie te B4. A Donchenko czeka. No zresztą też nie ma tutaj innego wyjścia. Skoczek C5, wieża C7, C6, skoczek A3. Gdzie on idzie tym skoczkiem? No i w końcu zdecydował się zagrać D5. Czy tu mógł zagrać D5? Aha, bo wieża na G6 przechodzi i pionek spada na G2 po biciu. Na D5, ED5, wieża D5, wieża D5, wieża D5. Mamy taki ruch jak wieża G6 i pionek na G2 spada, ponieważ nie ma powrotu wieży na D2. Mało tego, Darku, powiem ci, że jak spadnie pionek na G2, to niedaleko brakuje, aby spadł pionek na H3. A jak spadnie pionek na H3, no to już ten na H ciśnie, nie? Na hetmana, tak. Na przemiankę, na promocję. No jeżeli do tego by Magnus dopuścił, to rzeczywiście masz rację. W tym wariancie pobiciu na D5 pozycja może być już nawet przegrana chyba, nie? Jeżeli dopuścilibyśmy do takiego bicia na G2. No ale Magnus to wiadomo, widzi takie ruchy, gra B5. Czy tu nie można było bić tego piona po prostu? Albo jakieś wieża B6 zagrać? Wieża B6. Ale wieża B6 to już wtedy może na D5 ci bije. I teraz ten wariant z wieża G2 możesz nie zdążyć czasami, wiesz? Bije na D5. Nie no, czemu nie zdążę? Nie wiem, tak mi się powiedziało. Nie, to chyba nic nie zmienia. Też jest ten wariant i... No ale jakieś co, skoczek C4 tam jeszcze wtrącę? No nie wiem, no wiadomo, trzeba byłoby policzyć, na pewno Magnus wiedział lepiej. No to zobaczmy jakiś taki wariant z biciem i skoczek C4. No my bijemy na G2. No tutaj jakieś dymy po skoczek E5. Nie wiem, którym kolorem bym to chciał grać. Po wieża G3.
No myślę, że graliby, grali i w końcu by zremisowali. No ale to raczej chyba byśmy chcieli grać czarnymi. Czy przynajmniej ja. Nie wiem, co ty o tym uważasz. Ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat. Nie masz Pomidor. zdania. Po prostu ocena Wykorzystuję pozycji jest niejasna, pomidora. tak? I można losować. Nie, chyba faktycznie czarne mają. Białe muszą bardziej uważać. Jednak jak ten pionek na H3 zostanie stracony, no to może być problem, nie? Że możemy No wtedy gdzieś tak. złapać. Także no ciekawe, co tam Magnus sobie policzył w Dączenko wariancie. sobie tutaj Ale. A zobacz, aha, po wieża B6. Zobacz, C4. A, C4. Nie, no, C4 bez sensu. Chociaż C4 mogę ci zagrać. O, po wieża B6, C4 mam. No, a co za jak zabije na C4? I A królem. królem sobie bijesz. I tak w A końcu B leczko szach? zaatakował. Wezmę skoczkiem. No, a to wieża No i C8. teraz tej wieży nie możesz. No wieża C8 to jakiś, nie wiem, król B4 jeszcze, tak? No to nie tracisz tutaj tego skoczka? Jak chcesz A, wieża tracić? C2 mam. No dobra, ja mam wieżę D7 jeszcze też, nie? Jakiś Wieża wariantek. D7, ale co mi zrobisz po królu F6? Wieża D7, król F6. Oj, lepiej, żebyś nie wiedział, co tam ci zrobię, wiesz? Zaraz. Tam cię zaskoczę, przeskoczę tymi skoczkiem i wieżą. Nie, Nie, może masz rację, ta wieża C2 chyba trochę faktorujesz. przesadziłeś. Chciałem zgarnąć całą pulę. No właśnie, Się okazało, Magnus że też mogę chciał zostać, zgarnąć tą że pulę, mogę zostać z niczym. Mogę zostać z niczym. ale zobaczymy, czy zgarnął, czy nie zgarnął. No tutaj nastąpiło spokojne posunięcie wieża D6 z obroną tego pionka na D5. Bicie na A6, bicie i Magnus idzie królem na A4. Wieża B8. I Magnus B4 gra. Pytanie, czy tutaj jakiegoś posunięcia skoczek C4 nie ma. No, takie coś może być. Jak odejdziesz na D7 albo na D8, no to bije na D5. A jak zagrasz wieża C6, no to konia 4. Co powierza? A, wieża C5. Później B4. A co powierza C5? A, Tak, B4 później, teraz tak? chcę grać B4 w zasadzie na każde odejście, albo na C5 i na C7 gram B4. Chyba musisz zabić na E4, a jak musisz zabić na E4, to już jest dobrze. To jest bardzo Jest dobrze. nawet bardzo dobrze. I zobacz, i jeszcze idzie zaraz C4. I ta mini falanga pionków tutaj, tych B i C może z tym skoczkiem, no, siać tutaj spustoszenie na skrzydle hetmańskim. Popatrz, popatrz, zobacz, ty tam jest, będzie, ty pionki będą jak burza szły, jak Ale walec, Magnus nie dalszy. zdecydował się najpierw zagrać B4. I teraz dostał właśnie wieża C6. No i teraz po biciu na D5. Po biciu na D5 jest bicie i na C3 spada pionek. No i to jest ten minus. A gdybyśmy mieli skoczka na A5, no później i wieża na C7, no to już mamy C4 w pewnym momencie. No ciekawe, ciekawe. Romati, dziękujemy za suba. Jeżeli Wam się podoba ta analiza nasza z Piotrkiem, prosimy o łapki w górę. No dobra, to idziemy dalej. Król B3. No właśnie, tutaj musi Magnus wrócić na B3. A nie chce się wracać chyba tym królem, nie? Tylko już tam poszliśmy na A4. Nikt nie lubi iść i wracać. Tu jakieś, a nie, no na szczęście nie ma jeszcze A5, no bo sobie tutaj przepychamy tego pionka na B5 gramy. Wieża C8, no właśnie, ta słabość tutaj.
W żadnym momencie właśnie nie możemy zabić na D5. Jeszcze jest jakiś skoczek B1. Nie można by było zagrać jakoś skoczek B1 tutaj? A, to D4 jakieś może być po prostu. D4. Bicie. Bicie. Wieża D4. Czy wiesz, Darku, ja mam takie podejście, że jak Magnus zagra coś, no to tak musi być zazwyczaj, wiesz, bardzo często ufam mu w jego osądach i często, jeśli uważam, że trzeba było zagrać najpierw tak, a nie na posunięcie, to często mówię, pewnie ma rację. Nie no, ja nie mówię, że nie ma racji, ja tylko zadaję pytanie, czy nie można było zagrać tak. Nie, tak patrzę, ciężko mi niektóre te rzeczy odpowiedzieć, na pewno była taka jedna z możliwości. Uważam, że Magnus na pewno to widział, jednak dla siebie znanych powodów zdecydował się wybrać inne rozwiązanie. No ale widzimy, że cały czas próbuje tutaj biegać gdzieś przeciwnika cyknąć, nie? Miał tam parę jakichś możliwości, ale wszędzie widzimy, że czarne zawsze mają jakieś fajne szanse na atak i kontrolę tej pozycji. No tak, prawda? I zobacz, w tej pozycji ten goniec strasznie by się uaktywnił mimo tego pionka mniej. No, raczej prawie, byśmy sobie nie mogli na to pozwolić. W ogóle po jakiś goniec E5, ewentualnym szachu, król F6, mielibyśmy wieża C2, na B2 by wisiało, na G2 by wisiało. No to ciężko by było to utrzymać na pewno białymi, prawda? Mimo że białe mają pionka więcej. No Magnus raczej nie jest jedną z tych osób, która lubi gdzieś tam, wiesz, nie mieć inicjatywy nawet w tej pozycyjnej i tak dalej, nie? I oddać tutaj ten materiał i raczej musi bronić w tej pozycji, to nie jest w jego stylu. No dobra, Magnus nie gra skoczek B1, gra wieża A1. Wieża tutaj chce spoglądać, może w tej redakcji zagrać skoczek B1 albo skoczek C2. I później jakieś wieża A5 się marzy Magnusowi z tej strony tutaj tego pionka atakować. No może to jest jakaś idea. Wieża C4, no taka konterka nieprzyjemna. Oczywiście nie możemy bić tutaj na C4, ponieważ jest DC i tutaj jest szach. Król jest szachowany na B3 i wieża na D3 przez piona. Tracimy w tym momencie figurę, a czarny tutaj ma ideę prostą. Chce zabić na E4. Na E4 pionkiem i po Fe zabić na E4 wieżą. Słusznie. Wieża A2. A5. No podoba mi się ta gra Dunchenko tutaj w tej końcówce. Nie pozwala tutaj Magnusowi rozwinąć skrzydeł. Pozbywa się tej ostatniej słabości. Wymiana za tego pionka jest jak najbardziej dla czarnego korzystna. O ile nie ma jakiś bić BA5. Czy tak było w partii? Tak, było w partii. Wieża B8. Król C2. I wieża C5, tego piona chyba odbijemy forsownie zresztą. No, może forsownie to jeszcze nie, bo skoczek B1 jest. No, tutaj ten pion, czy on będzie tutaj do skubnięcia? Aha, po prostu sobie zagramy jakieś wieża A8 i będziemy gonić tego piona, tak? Czy wieża B5 nawet? Prawdopodobnie. A to ciekawe posunięcie, wieża B5. Magnus zabił na D5, a co jest po takim posunięciu jak A6? Aha, wieża A5 po prostu, tak. Wieża A5 i po wieża A5 jest wieża A5 i ten pion tutaj na A6 tak czy siak zginie. To prawda. Wieża B5, Magnus zabił na D5, no i tak zagrał A6 w tej drugiej redakcji. C4. Aha, chodzi o to, tu jest fajne posunięcie, że po
DC4 jest bardzo nieprzyjemne posunięcie wieża A3. I już ten pion na A6 nie zginie i no i wygrana to będzie pozycja chyba, tak? Z takim pionem na A6 odciągaczem królem sobie przyjdziemy po tego pionka i później pójdziemy na skrzydło królewskie pozbierać następne piony. Mhm. Prawda, byłaby to końcówka dość mocno nieprzyjemna i no zawodnik z Niemiec nie mógł sobie na to pozwolić, prawda? Na tego typu rozwiązania i musiał szukać jakichś innych pomysłów w tej pozycji, bo jednak wymiana wież, czyli jednak figury dużo bardziej aktywnej w tej pozycji dla czarnego jest niedopuszczalna. I zagrał jakie posunięcie? Wieża A6, no niby jest pion mniej, ale chociaż zobaczymy jak z realizacją. Ten pion będzie zawsze słaby, nie? W ogóle teraz chyba wieża A2 jest i wieża G2. Pytanie, czy ten pionek tutaj nie zrobi jakiejś fajnej roboty? Ale zaraz zobaczymy. Piotrek, kiedy ty zrobiłeś IEMA? W którym roku? Kiedy zrobiłem? Kiedy grałem bardzo dobrze w szachy na pewno. Wtedy nie, no to na pewno, IEMA. Ale no dalej grasz bardzo dobrze przecież w szachy. Nie pamiętam, parę lat temu. Ale dość późno stosunkowo, wiesz? To nie tak, że dość szybko. Także troszeczkę się ociągałem z tym IEMA. Nie ukrywam, że miałem ranking 2400 ponad ELO. I chyba tam z 5 lat czekałem, zanim ten... Mając 2400? No, miałem 2440, nie miałem jeszcze IEMA. Przez chyba 5 lat, nie? Nie wiem czemu ja dużo rzadko miałem, grałem w turniejach za granicą, dużo częściej, wiesz, raczej tam w Polsce grałem. Jak jechałem za granicę, to nie zawsze miałem problemy ze złapaniem, wiesz, jakichś tytułowanych, czy tam brakowało mi tam jakichś małych oczek, nie? Aha, no tak. Tak jakby się wychodziło. No tak, bo ty grałeś jakieś ligi, jakieś partie pojedyncze, może nie mogłeś zrobić po prostu tych norm. No właśnie, dlatego jak wam się podoba taka analiza, przypominam teraz, analizujemy partię Magnusa Carlsena z Donchenko Aleksandrem z dzisiejszej rundy Tata Steel Masters. Prosimy łapki w górę, jeżeli wam się podoba. Będzie nam bardzo miło. Pakles tutaj napisał, że w 2016 zrobiłeś. A co to za lista? Nie wiem, nie wiem. Tak tylko, bo tutaj rozgorzała dyskusja. Ty kogo tam powinien sterować? Kogoś? Nie, no nie musisz. No już powiedziałeś w sumie. No zrobiłeś niedawno, tak? Znaczy niedawno. No później niż inni, o. Ale wcześniej niż kolejni. Tak, ale zrobiłeś, to się liczy. A teraz masz 2450 koło, coś koło 2450, tak? I nie powiedziałeś ostatniego słowa, bo GMA też masz zamiar zrobić, trochę później, tylko. Zrobię, będę. Będę, Darek, będę. Król B3. Dobra, do król B3 i co tam, wziął na G2 tego pionka? No, chyba tak, no musiał tutaj już wziąć. Wieża G2. No jakbyś ocenił, Piotrek, tą pozycję, bo ja bym chyba wolał grać czarnymi, chociaż tego pionka na D5, no straszny odciągać jest ten pionek na D5. No właśnie, że zagram ci, wiesz, skoczkę na C3, na E4, dam ci dwa szachy, ten skoczek tam skoczy i no i już będzie problem. Tak, no. Także no, że i białe i czarne muszą uważać w tej pozycji i za bardzo nie zaryzykować, ponieważ każda partia może iść w dwie strony, nie? No tak, ogólnie na tym turnieju raczej tych remisów zawodnicy pilnują, nie ma tam jakichś hura ataków w tych takich niejasnych pozycjach, no na przykład Caruana z Janem Krzysztofem Dudą też tam nie przeginał już na końcu, wiedział, że to może się dla niego źle skończyć. Skoczek C3. No wieża G3, tutaj następne pioneczki. Pionek na H3 spada na pewno. D6. Król D7 i tutaj Magnus gra z konie 4 stępem, bicie na H3 i król C4.
No, logiczne. Chcemy jakieś król D5 zagrać i wieża B1 albo wieża B3 albo wieża A3. Skoczek C5 też czasami chcemy zagrać, nie? W niektórych pozycjach też pamiętam logicznie, żeby tam tym skoczkiem Czekaj, jeszcze. tu jeszcze jest pytanie, co się dzieje po wieża D2 zamiast wieża G3? Aha, tutaj w tej pozycji, tak? Wieża D2. No raczej powinien być remis, no ale ja bym tego pionka chciał No nie, wieża wziąć. No D2 po to wieża D2 raczej król C4 zagramy. przegrywające posunięcie uważam. Raczej posunięcie przegrywające albo czarne świadomie idą na gorszą pozycję, ponieważ ten skoczek ma przewagę nad Tak. tym gońcem. Mam już, czarne już mają wolniaka i łatwiej tam się przylulkować. Ucięło mnie z kadru, także muszę się cofnąć. Tak, dobrze tutaj Piotrek mówi. Po prostu stępem sobie przychodzimy na C4. My nie chcemy białymi wymieniać wież. Chcielibyśmy, to znaczy czarnymi nie chcemy wymienić wież, chcielibyśmy je zostawić i na pewno chcielibyśmy jeszcze w międzyczasie zdjąć tego pionka, dlatego takiego posunięcia jak wieża D2 tutaj nie rozpatrujemy. Wieża G3, to wrócimy do tamtego wariantu. Skoczek E4 stępem, król C4. Król D5, no i tutaj jakieś szanse się pojawiają. Wieża C1. Skoczek C5. Tutaj nie będzie jakichś wygrywających. A, tu w ogóle jakieś motywy wieża C5 mogą wchodzić. Wieża C5. Król C5. No i H3? H3, nie? H3, jak ustawimy No tego to pionka na zawsze. H2, raczej tu nie ma jak przechodzić czarnymi. I sobie chodzimy później gońcem na G3 i na F4. Ciężko mi powiedzieć, no ale możliwe, że może Więc rację ktoś znajdziesz. być może też była taka opcja. Przypominam oczywiście o łapkach. Już widzę, że tutaj przekroczyliśmy 100 łapek. Super by było, gdybyśmy doszli do 150 łapek. Piotrek i ja na pewno byśmy się z tego bardzo cieszyli. Jeżeli ktoś nie dał łapek, prosimy o łapkę w górę. Prosimy o subskrypcję naszego kanału. Przypominam, że codziennie do 31 stycznia będziemy analizować, podsumowywać każdy dzień turnieju Tata Steel Masters z udziałem Jana Krzysztofa Dudy i Radosława Wojtaszka. Dzisiaj jeszcze przypominam, że panowie grali ze sobą i zremisowali. No i co tutaj, Piotr, grasz? Król E8 jeszcze można zagrać. Tutaj król D7, D8, przepraszam, na przykład już by przegrywało po wieża A3. No tam siatki matowe właśnie Po dostałeś po wieża wieży A3, A3 nie? i I ten król właśnie dobra tak jak gry. mówisz, siatki matowe tutaj będą groziły. No tak, i oddanie na C5 już jest za późne, ponieważ po król C5, H3 jest po prostu król C6 i mat na A8. Dokładnie. No, ale tutaj czujnie Donczenko odszedł na E8. No i tutaj chyba się utrzyma już. No, różnica jest taka, że nie ma już tej siatki matowej i król tutaj sobie może uciec przez F7. I po król E6 nastąpiło bicie na C5. Wieża A8. A, i w takiej wersji przeszli po prostu do tej końcówki. Wieża G8, H3 i tutaj pewnie zaraz zgodzili się na remis. No nie ma jak tego przechodzić. Nie wiem, Carsten jeszcze to grał? Tu już chyba nie ma co zbierać, nie? Czy to Donchenko już grał na wygraną? Chyba nie. Nie ma jak, naprawdę, bo zawsze Nie ma zobaczysz, jak i pionek jest tutaj źle. już zgodzili się na remis. No, fajna, ciekawa partia. Nie wiem, czy Magnus. No, Magnus raczej nie mógł tam poprawić w wielu momentach.
Może tam miał jeden taki moment właśnie, kiedy tego skoczka na C4 i A5 mógł przestawić. W innych tam redakcjach nie mógł raczej tego zrobić. No, Dączenko tutaj postawił opór silny dość i ciężko go było przebić, więc widzisz, no nie załamuj się, Piotrek, przegrałeś z zawodnikiem, który zremisował czarnymi z Magnusem Carlsenem, więc... No widzisz. Więc wiesz. Także trochę, no... W ogóle wiedziałeś, że Dączenko będzie grał po Krakowi Tata Steel Masters? Nie, bo on dopiero później... Nie wiedziałeś tego? On też nie wiedział. To później doszedł. Grając ze mną jeszcze nie wiedział, że będzie grał z Carlsenem dwa tygodnie później. No dobrze, na dzisiaj kończymy naszą analizę. Jeszcze przypomnę wyniki innych partii. W ogóle wszystkich partii, które dzisiaj się skończyły. Carlsen, Magnus, Dączenko, Aleksander, remis, Firuzja, Van Forest, remis, Antonio Gicharo, Arian, remis, Anish, Hare Krishna, remis, Caruana, Esipienko, remis, Grandelius właśnie wygrał jako jedyny dzisiaj z Wasie białym kolorem, no i nasi polscy reprezentanci Wojtaszek i Duda zremisowali ze sobą dzisiaj dość szybko. A jutro jeszcze zerknę, z kim gra Janek. Janek gra z Carlsenem jutro. Wszystkich zapraszamy na jutrzejszy pojedynek na kanał PZ Szachu o 14. Jan Krzysztof Duda zagra białymi z Magnusem Carlsenem. No będzie to rewanż za ostatni turniej Altibox, prawda, Piotrek? Wtedy Janek pokonał Magnusa białym kolorem. Chyba będzie grał białym kolorem, tak? No to mam nadzieję, że również uzyska taki sam, że tak powiem, wynik co ostatnio i pokaże po raz kolejny klasę. Miejmy nadzieję, wszyscy będziemy oczywiście za niego trzymali kciuki. I miejmy nadzieję, że udało się to zrobić, nie? No tak, tak, mamy taką nadzieję. Jeszcze tutaj Krzyżan mi przypomina, żebym przypomniał Państwu o następnym wykładzie Artura Jakubca. Artur Jakubiec już poprowadził dwa wykłady, jeżeli chodzi o partię włoską, i na naszym kanale Discord, do którego macie linki w opisie filmu i na Twitchu, i na YouTube. Możecie zapisać się do tego kanału i tam jest przeprowadzane głosowanie, jaki materiał chcecie następnym razem zobaczyć. Można głosować na debiuty, które tam będą podane. Więc to możecie wybrać, które debiuty Was interesują, i debiut, który cieszy się największą popularnością, zostanie przedstawiony przez naszego arcymistrza Artura Jakubca. No i jeszcze powiem może, że Radek Wojtaszek gra z Hare Krishną Pentalą, jutro czarnym kolorem, więc też ma bardzo, bardzo ciężką partię. Tak, też ma wymagającego przeciwnika. Tak, Krzyżan podał właśnie linka do Discorda. No, no cóż, tobie, Piotrek, dziękuję za dzisiejszą analizę. Fajnie, że tutaj do mnie wpadłeś, mimo lekcji, które miałeś wcześniej. Dziękujemy Państwu za wspólną analizę. Przypominam, jutro o 14 na PZ Szachu Jan Krzysztof Duda, Magnus Carlsen. Wielki rewanż za Altibox. I o 20 podsumowujemy wszystko na kanale Kings of Chess o godzinie 20, już powiedziałem. No i w sumie to tyle. Jutro chyba tylko dodam jeszcze, że będę analizę przeprowadzał z arcymistrzem Arturem Jakubcem. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia jutro. Dzięki, cześć Darek, pozdrawiam wszystkich Państwa. Cześć Piotrek, dzięki.